W związku z epidemią, którą mamy dzisiaj w Polsce, mamy także kłopoty na rynku pracy. Wchodzimy dzisiaj w sezon, praktycznie jesteśmy w przededniu zbioru owoców miękkich, a zwłaszcza truskawki. Truskawka jest zbiorem ręcznym i zawsze tutaj korzystaliśmy od wielu, wielu lat z pomocy pracowników, którzy przyjeżdżali z zagranicy wschodniej. No i tutaj jest to bariera pewna, którą mamy, że ci pracownicy przyjeżdżając do Polski dzisiaj muszą przejść okres kwarantanny. Oprócz tego muszą dostać odpowiednie paszporty, odpowiednie wizy, żeby do Polski przyjechać. Są zakłócenia w pracy konsulatów, więc tutaj jest szereg prac, żeby tych ludzi do Polski przywieźć, bo jeśli nie, to problemy będą ze zbiorami owoców miękkich, warzyw i innych, gdzie są duże nakłady pracy ludzkiej. Myślę, że jeżeli dzisiaj wiele ludzi straci pracę, którzy dzisiaj mieszkali na wsi, a pracowali w mieście, jeżeli będą mieli kłopoty z tą pracą nadal, to część tych ludzi sezonowo poszuka dodatkowej i zarobków na wsi. Jest to praca dosyć prosta, łatwo, że tak powiem, się akurat truskawek nauczyć czy zbioru.